Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Karolina Morawka, witam serdecznie i zapraszam na nasz serwis informacyjny. Dziś zobaczą Państwo utonięcie na zbiorniku Próba i pożar w miejscowości Cienia. Derby Pogoń Zduńska Wola, Warta Sieradz. Para lekkoatletyczne Grand Prix Polski. Bądźmy bezpieczni nad wodą. W weekend doszło do dużego pożaru w miejscowości Cienia w gminie Błaszki. Doszczętnie spłonął tam drewniany dom. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Natomiast na zbiorniku Próba miał miejsce tragiczny wypadek. Utonął młody mężczyzna. O szczegółach opowie pełniący obowiązki komendanta powiatowego PSP w Sieradzu brygadier Radosław Jadwiszczak. W sobotę w miejscowości Cienia pod Błaszkami wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Kiedy dostaliśmy zgłoszenie i przyjechały jednostki, budynek był cały w ogniu. Był to budynek drewniany w miejscowości Cienia, gmina Błaszki. Pozostało nam tylko dogasić ten pożar. Budynku niestety nie udało się uratować. Był cały w ogniu w chwili przybycia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Według Państwowej Straży Pożarnej najprawdopodobniej była to utrata izolacyjności przewodów elektrycznych. 12 jednostek Straży Pożarnych brało udział. Z tego dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, pozostałe jednostki były to Ochotnicze Straże Pożarne. Szczęśliwie mieszkaniec tego budynku był poza domostwem, przyszedł dopiero później, kiedy już był pożar rozwinięty. W niedzielę około godziny 14 na zbiorniku Próba doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. 35-letni mężczyzna utonął. Mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Mieliśmy zgłoszenie, że jeden z mężczyzn zanurzył się pod wodę i nie wypływał. Natychmiast udało się zastępy samochodów z jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej. Członkowie grupy z wodno-nurkowej od razu przystąpili do przeszukiwania zbiornika. Odnaleźliśmy ciało, przystąpiono do resuscytacji. Nie udało się uratować człowieka. Zwracam się z apelem do wszystkich, którzy wypoczywają na zbiornikach wodnych, żeby korzystali wyłącznie z tych miejsc strzeżonych. Rozwaga jest bardzo ważna i nie przeceniając swoich umiejętności. W sobotę na kibiców Pogoni Zduńska Wola i Warty Sieradz czekało piłkarskie święto. Na stadionie miejskim w Zduńskiej Woli odbyły się kolejne derby ziemi sieradzkiej, tym razem w ramach trzeciej kolejki czwartej Ligi Łódzkiej. Jak przebiegało to spotkanie, zobaczycie w materiale. Derby ziemi sieradzkiej to starcie zduńsko-wolskiej Pogoni i sieradzkiej Warty. Takie spotkania zawsze elektryzują fanów obu zespołów i tym razem było podobnie. Na mecz przyjechała spora grupa kibiców z Sieradza, która dopingowała biało-zielonych. Na wsparcie od swoich fanów mogli też liczyć gospodarze. Przed rozpoczęciem meczu minutą ciszy uczczono pamięć byłego zawodnika obu zespołów, Stanisława Dąbrowskiego. Już po kwadransie gry sędzia podyktował rzut karny dla Warty. Do piłki podszedł kapitan Sieradzan Łukasz Mitek, który
strzałem w górny róg pokonał Artura Melona. 20 minut później podopieczni trenera Piotra Morawskiego podwyższyli prowadzenie. Mariusz Woźniak dośrodkował w pole karne, gdzie na piłkę czekał Adam Patora. Napastnik biało-zielonych pokonał golkipera z Duńsko-Wolan. Na 2 minuty przed końcem pierwszej połowy Pogoń zdobyła kontaktową bramkę. Radosław Pęciak uderzył piłkę głową. Bramkarz Warty Mateusz Wlazłowski wprawdzie obronił ten strzał, ale przy dobitce Mateusza Brozia był już bezradny. Pierwsza część spotkania zakończyła się wynikiem 1-2 dla Warty. Druga połowa, a szczególnie końcówka meczu, obfitowała w emocje, zarówno te boiskowe, jak i na trybunach. Kibice obu zespołów dopingowali swoich ulubieńców, a piłkarze dzielnie walczyli o punkty. W tej części spotkania przeważali Zduńsko-Wolanie, którzy mieli szansę na remis. Pod koniec meczu na boisku i trybunach było gorąco, a to za sprawą niepodyktowanego rzutu karnego dla Pogoni. Bramek jednak w drugiej części spotkania nie zobaczyliśmy i Warta wywiozła ze Zduńskiej Woli 3 punkty. W czwartej kolejce zarówno Pogoń, jak i Warta będą grać mecze na wyjeździe. Podopieczni trenera Michała Bistuły pojadą do Łodzi na mecz z rezerwami ŁKS-u. Warta pojedzie z kolei do Opoczna na mecz z miejscową Ceramiką. Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu odbyła się dwudniowa impreza paralekkoatletyczne Grand Prix Polski, które było jednocześnie ogólnopolskim meetingiem integracyjnym. Niepełnosprawni sportowcy z całej Polski próbowali swoich sił w wielu konkurencjach, a upalna pogoda nie ułatwiała startów. Zobaczcie, jak radzili sobie zawodnicy. Na stadionie w Sieradzu zmierzyli się najlepsi niepełnosprawni lekkoatleci z całej Polski, a także reprezentanci z Czech podczas paralekkoatletycznego Grand Prix Polski. Była to dwudniowa impreza, na której spotkało się około 150 sportowców. Organizatorem zawodów był Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start oraz Integracyjny Klub Sportowy Start z Duńska Wola, a koordynatorem był Marcel Jarosławski, członek zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych. Paralekkoatletyczne Grand Prix Polski to cykl czterech imprez. W tamtym roku mieliśmy tutaj w Sieradzu finał. W tym roku również miał się odbywać finał tego cyklu i miał to być ostatni start zawodników przed wylotem na Igrzyska w Tokio. No ale wiemy, co się wydarzyło. Można powiedzieć, że jest to jedyna impreza w kalendarzu, której data się nie zmieniła, ale zmienił się zupełnie układ. Zamiast finału mamy tutaj pierwszą rundę, czyli zamiast zakończenia sezonu i ostatniego sprawdzianu mamy właściwie jego otwarcie. To ważne, że osoby z niepełnosprawnościami interesują się sportem i są aktywne. Oczywiście, że tak. Tym zajmujemy się u nas w związku właściwie od 1952 roku, kiedy nasza organizacja powstała. I wiadomo, czasy się zmieniają, zmienia się też nastawienie zarówno władz, jak i społeczeństwa do sportów. Teraz myślę, że można powiedzieć, że ta praca zaprocentowała. To nastawienie jest bardzo pozytywne. Nawet wręcz kibice upominają się o to, żeby zobaczyć zawody dla niepełnosprawnych w telewizji, więc cieszę się, że tak to wygląda i mam nadzieję, że przed nami jeszcze lepsze czasy. Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu jest zawsze życzliwy dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekty MOSIR-u w Sieradzu są otwarte dla wszystkich i bardzo jest nam miło gościć tutaj tak wspaniałych sportowców. Zawsze staramy się pomóc, zawsze staramy się współorganizować taką imprezę, zawsze staramy się udostępnić obiekty MOSIR-u, nie tylko przepiękny stadion, ale całe zaplecze socjalne dla wszystkich. Także bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy i myślę, że ta współpraca będzie kontynuowana. Po rozmowie z uczestnikami wiemy, że dobrze się tutaj czują. Tak, też mam takie informacje, u nas czują się przede wszystkim wszyscy dobrze, nie tylko osoby niepełnosprawne, nie tylko sportowcy niepełnosprawni, ale wszyscy sportowcy i miejmy, że tak zostanie nie tylko w tym roku, ale na najbliższe lata. Bardzo dużym atutem Sieradza jest położenie w centralnej Polsce. Niektórzy to podkreślają, że to właściwie wszyscy mają blisko, co też ma dosyć duże znaczenie, szczególnie dla klubów z krańców kraju. Stadion jest bardzo dobrze przygotowany, obsługa też jest bardzo pozytywnie nastawiona, więc bardzo lubimy tu wracać, na pewno wrócimy ponownie. Trochę problemem całego regionu jest przystosowanie hoteli dla osób niepełnosprawnych, dlatego już właściwie przy tej liczbie zgłoszeń, jak mamy teraz, to ta pojemność jest wykorzystana do maksimum, ale też mamy nadzieję, że to się jakoś systematycznie będzie zmieniać i będziemy w stanie tutaj coraz większe zawody organizować. Podczas oficjalnego otwarcia imprezy pojawili się przedstawiciele Rady Miejskiej z Sieradza i z Duńskiej Woli oraz prezydent Konrad Pokora. No
jestem bardzo szczęśliwy, dziękuję organizatorom za zaproszenie. Wydarzenie, jestem po raz drugi na takim wydarzeniu. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważny jest sport w życiu osób sprawnych fizycznie. Natomiast tym bardziej należy podkreślić rolę sportu wśród osób niepełnosprawnych. To, że pomimo swojego różnego rodzaju ograniczeń chce im się zdobyć na ten wysiłek, chcą poddać się weryfikacji, chcą po prostu między sobą walczyć, to naprawdę wyrazy szacunku i trzymam kciuki za wszystkich startujących, bo w takich zawodach nie ma przegranych. Medal naprawdę należy się każdemu z nich. Wyjątkowym gościem był także Eugeniusz Grabowski, wiceprezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych i wiceprezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Panie prezesie, dziś duże wydarzenie w Sieradzu, to szczęście, że udało się je zorganizować. Szczęście jak najbardziej i to przez duże S, bo zarówno my działacze, trenerzy, jak i, a szczególnie zawodnicy, powiem tak kolokwialnie, już przebieraliśmy nogami. Po tak długiej przerwie wreszcie pierwsza impreza sportowa. A przed nami bardzo intensywny sezon, bo w zasadzie co weekend, w ciągu półtora miesiąca, musimy odbyć cały sezon letni, tegoroczny. Duża intensywność, ale to są sportowcy, dadzą radę. To jest rzeczywiście pasja i duże oddanie dla osób z niepełnosprawnościami. Naszą rolą, rolą działaczy jest właśnie wyszukiwać te osoby z niepełnosprawnościami i namawiać do fantastycznej przygody. I z tego też miejsca zapraszam wszystkich, którzy mieliby ochotę, a wahają się jeszcze. Spróbujcie. Warto, a na pewno nie będziecie żałować i nie zrezygnujecie z tej zabawy, z tej przygody. Rywalizacja toczyła się m.in. w konkurencjach biegowych, pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, skoku wzwyż, rzucie oszczepem i maczugą, a także race running. Bierzemy udział w szkoleniu już od jesieni tamtego roku, bo zamiarem naszym i głównym startem miały być Igrzyska Paralimpijskie, no ale ze względu na wirusa wszystko zostało przesunięte. My jako kadra narodowa od 1 czerwca już szkolimy się na zgrupowaniach. Ci zawodnicy, którzy biorą udział w zgrupowaniach, widać, że są bardzo dobrze przygotowani. I teraz pierwszy start i myślę, że już na tym starcie powinny być efekty tej pracy ciężkiej na zgrupowaniach. W Sieradzu jesteśmy trzeci rok z rzędu, bo to już trzeci meeting. Bardzo piękny stadion, zawsze trafiamy na fajną pogodę. No i rywalizacja tutaj zawsze była taka w napięciu. Uważam, że warto tutaj co roku przyjeżdżać, bo dobry klimat jest dla startów integracyjnych osób niepełnosprawnych ze sprawnymi. Jak się Pani dzisiaj startowało tutaj w Sieradzu? Z wyniku nie jestem zadowolona, bo troszkę tydzień temu troszkę dalej pchałam. No, pogoda nam posłużyła, forma troszkę tak zmalała, ale jest dobrze. Tutaj jest wszystko podział na grupy i każda grupa ma inny swój wynik w swojej kategorii. Skąd u Pani właśnie zainteresowanie sportem? Od zawsze? Od dziecka. Pchnięcie kulą, rzut dyskiem to trenuję od 2016 roku. A były jakieś większe osiągnięcia, jakieś większe sukcesy, medale? No, medal z Mistrzostw Świata z Dubaju, srebrny. W jakich konkurencjach brałyście udział? We wszystkich rzutowych, dostępne oczywiście dla niepełnosprawnych, czyli jest to pchnięcie kulą, rzut dyskiem i rzut oszczepem na koniec. Tak samo? Tak samo. Jak Wam się tutaj podoba w Sieradzu? Jest bardzo fajna atmosfera, miło, sympatycznie, można przyjaciół poznać i dużo nowych znajomych. Ale też sędziowie są fajni i też tu się bardzo dobrze rzuca. Akurat zrobiłam życiówkę w oszczepie 25-11. Też jestem jak najbardziej zadowolona. To jest mój pierwszy start tak naprawdę w konkurencji paralekkoatletycznej, ponieważ po 7 latach wróciłam ze sportu takiego wyczynowego. Po tylu latach jak najbardziej jest okej. Okay. Co sądzicie o takich imprezach? Na pewno popularyzują sport paraolimpijski, co w naszym społeczeństwie jest to dosyć niszowy sport. A rzeczywiście że tak, wyniki często są zbliżone do sportowców prawdziwych. Wśród startujących mastersów znalazł się m.in. Władysław Sieczkowski, pasjonat historii sieradzkiego sportu w kategorii plus 75 lat w pchnięciu kulą. Dzisiaj mam wyjątkową rocznicę, mianowicie 10 sierpnia w 1955 roku, a więc 65 lat temu, wystąpiłem na tym stadionie podczas uroczystości z okazji 5. zlotu Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie.
Festiwal odbywał się w Warszawie, ale po całej Polsce rozjechała się grupa młodzieży z różnych państw świata, w tym do Sieradza trafili Chińczycy. I właśnie w sierpniu, w 1955 roku, były tutaj zawody lekkoatletyczne i po raz pierwszy 65 lat temu w sierpniu startowały. Więc dzisiaj mam przepiękny jubileusz. Co pan sądzi o organizowaniu takich imprez w Sieradzu? Tak, one są bardzo potrzebne, ponieważ jest mnóstwo ludzi, którzy są upośledzeni przez los z różnych powodów i oni znajdują w sporcie swoją radość z życia. Para lekkoatletyczne Grand Prix Polski było wyjątkowym widowiskiem sportowym. W każdej konkurencji widać było wolę walki i dążenie do sukcesu. Jesteśmy pod wrażeniem osiąganych wyników i życzymy wielu kolejnych medali i rekordów. Wakacje w pełni. W dalszym ciągu szczególną ostrożność oraz czujność powinniśmy zachować przy akwenach wodnych. Sprawdziliśmy, jakie działania podejmuje Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, aby przestrzec mieszkańców przed niebezpieczeństwem. Za nami połowa wakacji. Pamiętajmy jednak o szczególnej ostrożności, przebywając nad wodą. Zastosujmy się do panujących zasad. Bądźmy rozważni i uważni. Szczególną ostrożność wykażmy, przebywając nad wodą z dziećmi. Połowa wakacji już za nami. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu nadal kontynuować będą w miesiącu sierpniu działania Bezpieczne Wakacje, w ramach których będziemy czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego powiatu, zarówno na drogach, jak i w rejonie akwenów wodnych. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą, w miesiącu lipcu nie było żadnego przypadku utonięcia na terenie powiatu sieradzkiego. Policjanci Sieradzkiej Komendy, podobnie jak w ubiegłym roku, podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających w ramach akcji Bezpieczne Wakacje. Wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej kontrolujemy teren plaży nad rzeką Wartą. Są to takie działania prewencyjne. Policjanci oraz strażnicy miejscy pouczają przebywających w okolicy rzeki Warta o bezpiecznych zachowaniach. Szczególną uwagę zwracamy właśnie rodzicom, aby mieli na uwadze troskę swoich dzieci. Szczególnie zwracamy uwagę na to, aby dzieci same nie przebywały w okolicach akwenów wodnych, aby same nie wchodziły do wody. Nierozsądne zachowanie może doprowadzić do tragedii. W ubiegłym roku nie było żadnego przypadku tonięcia na terenie naszego powiatu i jeżeli chodzi o pierwszą połowę wakacji, w miesiącu lipcu również takiej sytuacji tragicznej nie mieliśmy. Co pani sądzi o tego typu działaniach policji oraz Straży Miejskiej? No, działanie jak najbardziej pożyteczne i pozytywne, no trudno mieć inne emocje w tym momencie, prawda? Woda jest wodą, piękna pogoda dzisiaj, no to można na chwilę, że tak powiem, się wyłączyć, prawda? A tu jednak są dzieci, jest ich coraz więcej, dużo. Mamy ratownika, więc ja czuję się bezpiecznie. To już wszystko w dzisiejszym serwisie. Zapraszam na dalszą część programu. Gmina Sędziowice słynie m.in. z wielu walorów przyrodniczych, popularnych spływów kajakowych na rzece Grabi, a także z bogatej historii i bitwy pod Sędziowicami. Zachęcamy do odwiedzania tego malowniczego regionu i mamy także propozycję ciekawego konkursu. Więcej szczegółów opowie wójt Dariusz Cieślak. Panie wójcie, środek lata, piękna pogoda. Jesteśmy w tej chwili w centrum, w sercu Sędziowic, gminy Sędziowice, w parku, który przypomina nam również historię tej gminy, ale dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, co piękne na terenie gminy i to, co warto na fotografiach uwieczniać. Wiem, że robicie otwarty konkurs fotograficzny nie tylko dla mieszkańców gminy, ale mieszkańców Polski, Europy i całego świata.
Tak, ogłosiliśmy konkurs pod hasłem Gmina Sędziejowice w obiektywie. Chcemy, żeby wszyscy ci, którzy w tym okresie wakacyjnym, dosyć specyficznym ze względu na epidemię koronawirusa, odwiedzali naszą gminę, żeby uwiecznili to na swoich fotografiach i wzięli udział w ogłoszonej przez nas zabawie. Generalnie chcemy, żeby tematyka prac dotyczyła wszystkiego tego, co w tej gminie, na terenie gminy Sędziejowice jest najpiękniejsze, czyli wachlarz jest bardzo szeroki, bo poczynając od rzeki Grabi, poprzez szlak młynów na rzece, poprzez naszą historię dotyczącą bitwy pod Sędziejowicami, powstania styczniowego, również po wspomnienia z I i II wojny światowej, poprzez wiele zabytków, które tutaj mamy, wszystko to można zobrazować na, już nie na kliszy, bo klisza odeszła do przeżytku, ale zobrazować czy to za pomocą aparatu fotograficznego, czy telefonu, przesłać do nas i liczyć na nagrody, a razem z tymi nagrodami również na trochę i na miastkę takiej małej sławy, ponieważ na zwycięzców oprócz tego, że czekać będą upominki ufundowane przez Urząd Gminy, będzie również przygotowana specjalna wystawa. Z pracownikami do spraw promocji ustaliliśmy, że wydamy również taki mały folder Gmina Sędziejowice w obiektywie mieszkańców, żeby w tej promocji gminy, w tym rozwoju naszym brali również udział sami mieszkańcy. No to teraz troszeczkę szczegółów, panie wójcie. Od kiedy ten konkurs trwa, kiedy go kończycie, kiedy rzeczywiście będzie rozstrzygnięcie. Ważną rzeczą jest też to, co przygotowaliście za nagrody. Czy to będą niespodzianki, czy już wiemy ewentualnie i kiedy ten folder będzie już ogólnie dostępny. Przede wszystkim gdzie więcej informacji dotyczących tego konkursu, na jakich stronach i portalach. Oczywiście tradycyjne wszystkie informacje są dostępne na naszych stronach internetowych, na naszych mediach społecznościowych. Konkurs trwa już, także od dzisiaj, od wczoraj każdy, kto przebywa na terenie gminy Sędziejowice, może zrobić zdjęcie i przesłać do naszego urzędu i wziąć udział w tej zabawie. Nawet pan redaktor, do czego zachęcam. Jeżeli chodzi o nagrody, to będą to nagrody rzeczowe w postaci albumów, książek, gadżetów promocyjnych gminy Sędziejowice. Jeżeli chodzi o sam folder, to planujemy tutaj wydać go na koniec roku. Sam konkurs ma też swój harmonogram, czyli najpierw czekamy na te propozycje, na te prace naszych mieszkańców, ale i gości, bo udział nie jest ograniczony. Później będzie etap weryfikacji przez specjalne jury i później będzie głosowanie internetowe, także to też nam troszkę czasu zajmie, a potem te najlepsze fotografie znajdą się jeszcze w tej zapowiedzianej publikacji. Muszę to zapytać, czy pan, panie wójcie, w tym roku już pływał doliną rzeki Grabi, Grabią, ponieważ z wielu miejsc naszego regionu od moich przyjaciół, znajomych, nie tylko docierają do mnie takie informacje, że byli, że pływali, że naprawdę bardzo fajne przeżycie i super miejsce do tego, żeby odpocząć. Tak, ja akurat w tym roku tylko raz udałem się na naszą piękną rzekę, ale mimo epidemii koronawirusa, mimo sytuacji, w której się znajdujemy, to z lekkim opóźnieniem, ale korki na Grabie wróciły tak jak i w latach poprzednich. Ludzie pływają z całego kraju, także zachęcamy wszystkich do udziału w spływach kajakowych, organizowanych czy to przez grupę Sędziejowickie Kajakowanie i Stowarzyszenie Sędziejowice na Plus, czy też przez osoby prywatne, bo są czasami też mniejsi inicjatorzy, którzy też te spływy organizują. Jest na co popatrzeć, takiej przyrody, takiej naturalnej przyrody doświadczyć można tylko u nas. Warmia i Mazury ma swoje jeziora, a centralna Polska ma Grabie, Widawkę, Wartę. Zapraszamy serdecznie. W związku z tym zapraszamy nie tylko nad rzekę Grabie, ale do odwiedzenia innych związanych z tą piękną historią miejsc w gminie Sędziejowice. Zapraszamy do udziału przede wszystkim w tym konkursie fotograficznym. No i nadsyłajcie jak najszybciej interesujące zdjęcia, a każde z nich z pewnością jest niepowtarzalne. Zdecydowanie, tak jak i sama gmina Sędziejowice, serdecznie zapraszamy do udziału. Pani Darko, docierają do nas niepokojące sygnały, że niestety ze względu na sytuację pandemiczną, jaka w tej chwili występuje w Polsce, rekonstrukcji historycznej nie będzie. Tak, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie całego kraju, po konsultacji z sołtysami, z radnymi, z współpracownikami podjąłem decyzję, że nie będzie w tym roku zarówno rekonstrukcji bitwy pod Sędziejowicami, jak i gminnych dożynek. Bezpieczeństwo, komfort naszych mieszkańców jest tutaj najważniejsze. Poza tym te imprezy charakteryzują się dosyć mocną integracją mieszkańców, dlatego no tutaj ciężko by było dostosować się do tych wszystkich wymogów, ale nie zapominamy o tym wyjątkowym
święcie, o tej wyjątkowej dacie, jaką jest rocznica bitwy pod Sędziowicami, i ten dzień będzie przez sędziowicki samorząd uczczony w inny sposób. To znaczy będzie taki dzień wspomnień dotyczący bitwy pod Sędziowicami, tutaj organizowany, przygotowywany przez Urząd Gminy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Złoty Krzyż. W mediach społecznościowych, na stronie internetowej będziemy wspominali najważniejsze fakty, najważniejsze ciekawostki dotyczące bitwy pod Sędziowicami, a również na naszych mediach społecznościowych będzie premiera specjalnego filmu poświęconego temu wydarzeniu, do którego obejrzenia wszystkich serdecznie zachęcamy i już pracujemy tak naprawdę nad przyszłoroczną edycją, bo to, że w tym roku los pokrzyżował nam nieco szyki, to nie znaczy, że zapominamy o swojej spuściźnie, o swojej historii. Wrócimy w przyszłym roku z jeszcze większym rozmachem i szacunkiem dla tych, którzy oddali życie w tej bitwie. Zapraszamy serdecznie. Zapraszam do obejrzenia audycji Łódzkie na Plus. Będzie mowa m.in. o funduszach przekazanych na zabytki i projekty obywatelskie w województwie łódzkim, upamiętnieniu Powstania Warszawskiego oraz miejscach w regionie doskonałych do wypoczynku. Łódzkie na Plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. W lipcu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach Zarząd Województwa Łódzkiego przekazał 5 milionów złotych. Ja wiem, że to jest kropla w morzu potrzeb. To jakby było 50 milionów, to też pewnie byłoby mało. Ale myślę, że każdy grosz, tak jak się rozmawia z tymi, którzy są beneficjentami tych środków, to każda złotówka tutaj jest jakimś impulsem do dalszego działania, do dalszego zbierania tych pieniędzy potrzebnych na odbudowę, na renowację niekiedy. A tych zabytków jest, jak powiedziałem, bardzo dużo, bo to oczywiście są kościoły, ale to są pałace, dworki, parowozownie, muzea. Pamięć historyczna jest dla nas bardzo ważnym przesłaniem. Wsparcie otrzymał m.in. spalony kościół w Mieleszkach, który będzie odbudowywany. 3 miliony złotych zostały przekazane na projekty obywatelskie mieszkańców wsi i małych miejscowości w regionie. Powstaną dzięki temu place zabaw, siłownie pod chmurką, odnowione zostaną świetlice wiejskie. W lipcu do wójtów i sołtysów trafiły czeki na realizację tych zadań. Żaden z tych pomysłów nie powstał w urzędzie, w żadnym urzędzie. Te projekty powstały wśród ludzi, tu, w waszych domach, w waszych sołectwach. Bo to wy jesteście ich autorami, to wy pokazaliście, co jest wam potrzebne. I z tymi pomysłami przyszliście do nas. My tylko skromnie przekazujemy wam środki na to, żebyście mogli własne marzenia, własne pomysły realizować. Na tym ta pomoc nasza w tym wypadku polega. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybuchło Powstanie Warszawskie, największy zryw niepodległościowy Armii Krajowej. W 76. rocznicę wybuchu powstania w godzinę W pod budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy Alei Piłsudskiego 8 zawyły syreny, a na dachu budynku odpalone zostały świece dymne w kolorze flagi narodowej. Ruszyła 21. edycja wędrownego festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. Do końca sierpnia zaplanowane są jeszcze koncerty w Łowiczu, Zduńskiej Woli, Pajęcznie, Rawie Mazowieckiej i Łodzi. Wstęp na koncerty jest wolny, ale obowiązują jednoosobowe imienne zaproszenia oraz oświadczenie o stanie zdrowia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Jesteśmy na półmetku wakacji, jak prognozują synoptycy, sierpień ma być gorący. Tym bardziej chcemy zachęcić mieszkańców województwa łódzkiego do odpoczynku w naszym regionie. Dlatego na stronie internetowej loskie.pl oraz na Facebooku i YouTubie województwa łódzkiego emitujemy program Wakacje w Łódzkiem. Zachęcamy do oglądania i do odwiedzania tych pięknych miejsc. Mój syn jest w tej placówce już 4 lata. Spotkaliśmy na swojej drodze wspaniałych terapeutów i nauczycieli. Mój syn czuje się tutaj bardzo dobrze i widzimy bardzo widoczne postępy w jego rozwoju.
w ośrodku czujemy się jak rodzina. Polecam bardzo serdecznie tą placówkę. Jesteśmy drużyną nieprzetartego szlaku Związku Harcerstwa Polskiego. Nasza działalność sięga już lat 60. Do dyspozycji mamy salę, gdzie jest przeprowadzana rehabilitacja ruchowa za pomocą metody NT-BOBAT oraz PNF. W szkole znajduje się także pomieszczenie, w którym przeprowadzane są zabiegi z zakresu hydroterapii. Na zajęcia rehabilitacji uczęszczają dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci z rehabilitacji indywidualnej. Terapia integracji sensorycznej nazywana jest naukową zabawą, ponieważ tutaj wykorzystujemy bardzo dużo sprzętów podwieszanych. Metoda indywidualnej stymulacji słuchowej Johansena jest dla dzieci zarówno ze spektrum autyzmu, jak i z innymi zaburzeniami, u których występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. Terapia behawioralna skierowana jest głównie do dzieci ze spektrum autyzmu. Pomaga nam w wygaszaniu zachowań trudnych oraz w generalizowaniu, czyli utrzymywaniu efektów terapii. Na terapię logopedyczną uczęszczają dzieci młodsze w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, jak również nasze przedszkolaki oraz dzieci szkolne. Dzieci w naszym przedszkolu poznają normy i zasady, uczą się wspólnej zabawy, nabywają umiejętności komunikacyjnych i w taki przyjemny sposób staramy się przygotować do jak największej samodzielności. Sala doświadczania świata przeznaczona jest dla osób i dzieci z różnymi dysfunkcjami. Cały nasz świat składa się z kolorów, dźwięków, faktur i zapachów, a to wszystko daje nam właśnie sala doświadczania świata. W klasie przysposabiającej do pracy uczymy dzieci samodzielności w przygotowywaniu różnych potraw. Młodzież nabywa umiejętności praktyczne. Dzięki tym umiejętnościom dobrze sobie radzą w samodzielnym życiu. Każdy etap terapii metodą Tomatica poprzedzony jest diagnozą, w której sprawdzamy poszczególne parametry uwagi słuchowej. Każde dziecko zakwalifikowane do terapii przechodzi przez 3 cykle terapeutyczne. Przynosi bardzo dobre efekty w pracy z dziećmi z autyzmem, z dziećmi z trudnościami szkolnymi, z trudnościami w koncentracji uwagi, z trudnościami emocjonalnymi i z całym obszarem trudności komunikacyjnych. W naszym ośrodku uczniowie mają możliwość trenowania wielu dyscyplin sportowych. W ramach olimpiad specjalnych biorą udział w zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i światowym. W latach ubiegłych nasi wychowankowie reprezentowali nasz kraj na igrzyskach w Grecji, Austrii i na Alasce, sięgając po medale olimpijskie, dostarczając nam wiele radości, niezapomnianych momentów i sportowych emocji. Zaprezentowaliśmy Państwu ofertę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Łasku. Ośrodka z bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, terapeutyczną, z bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Oddając nam dziecko, możecie być Państwo pewni, że otoczymy je właściwą opieką. Zapraszamy Państwa do naszego ośrodka. Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wychodzi z bardzo atrakcyjną propozycją dla dzieci. W międzyosiedlowym turnieju artystycznym mogą wystartować drużyny 6-osobowe w wieku od 9 do 13 lat z 6 sieradzkich osiedli. Konkurs będzie przeprowadzony z zachowaniem wymogów sanitarnych. Pierwsza konkurencja będzie dotyczyć grupowego namalowania obrazu na płótnie o wymiarach 1,5 m x 2 na wylosowany temat związany z wakacjami. Następnie każdy uczestnik indywidualnie namaluje obraz na określony temat na papierze formatu A3. Co ciekawe, uczestnik będzie musiał trzymać pędzel palcami stopy. Ostatni etap to grupowe ułożenie wierszyka lub małych form poetyckich na wylosowany wakacyjny temat. 4 sierpnia turniej rozpoczną dzieci z osiedla Klonowe 1. Areną zmagań będzie ogrodzony plac zabaw przy ulicy Bohaterów Września 4. 6 sierpnia z kolei rywalizować będą dzieci z osiedli Klonowe 2 i za szpitalem. Miejscem konkursu będzie ogrodzony plac zabaw przy ulicy Paderewskiego 5. Uczestnicy z osiedla Kasztanowe będą mogli spróbować swoich sił 11 sierpnia na ogrodzonym placu zabaw przy ulicy Armii Krajowej 1. Na placu zabaw przy ulicy Łokietka 15 13 sierpnia swoje zdolności artystyczne będą mogły przedstawić dzieci z osiedla Jaworowe. 18 sierpnia na placu zabaw przy ulicy Mickiewicza 23 będzie można oglądać zmagania uczestników z osiedla Dziewiarz. Ostatnia bitwa na najlepsze obrazy odbędzie się na ogrodzonym placu zabaw przy Alei Pokoju 3, gdzie dzieci z osiedla Polna Północ zakończą rywalizację.
rywalizację. W przypadku złej pogody lub braku możliwości organizacji tego konkursu w plenerze, turniej odbędzie się w sali widowiskowej SDK. Przewidywane są nagrody dla najlepszych wykonawców i za najlepszą pracę. Wręczenie nagród i dyplomów oraz podsumowanie konkursu odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 11 w Spółdzielczym Domu Kultury. Uwaga! Do turnieju można zgłaszać się do 22 lipca osobiście w biurze Spółdzielczego Domu Kultury lub telefonicznie pod numerem 43 827 1620. Karty zgłoszenia można pobrać w biurze. Pojazdy mechaniczne mimo obecnej sytuacji z zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 nie mogą poruszać się po drogach bez ważnych badań technicznych. Dlatego nasza stacja kontroli pojazdów PKS Sieradz wykonuje badania w pełnym zakresie i w pełnym wymiarze czasu pracy. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13, z zachowaniem szczególnych wymagań sanitarnych. Nasi pracownicy stosują środki ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki podczas całego procesu obsługi klienta zarówno w biurze, jak i kanale diagnostycznym. Zastosowaliśmy również przegrodę między pracownikiem a obsługiwanym klientem. Stosujemy przepisy odległości między osobami oraz umożliwiamy dezynfekcję rąk. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wymagań sanitarnych ograniczy do minimum ryzyko zakażenia, a jednocześnie umożliwi naszym klientom wykonanie badania technicznego. Zapraszamy wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych do przeprowadzania badań na stacji diagnostycznej PKS Sieradz. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów.
teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EkoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Stacja paliw PKS Sieradz na Zajezdni, ulica Wojska Polskiego 63, oferuje sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. Codziennie w godzinach od 6 do 23. Paliwa pochodzą z koncernu PKN Orlen i charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami, a świadczy o tym bezproblemowa jazda ponad 100 naszych pojazdów. Przy jednorazowym tankowaniu większych ilości paliwa udzielamy dodatkowych rabatów. Na terenie stacji paliw znajduje się sklep oferujący artykuły spożywcze, napoje, akcesoria samochodowe oraz płyny i oleje silnikowe. Uwaga! Ceny paliw najniższe w mieście. Telefon 43 826 63 37. Zapraszamy! Oryginalne aranżacje, wysmakowana przestrzeń, rozwiązania ergonomiczne i estetyczne. Jeżeli marzysz o wnętrzu na miarę Twoich potrzeb, stylu życia, osobowości, planujesz remont, salon meblowy Tata kompleksowo wyposaży każdą przestrzeń. W ofercie designerskie ikony stylu, klasyka o unikatowej wartości, polskie marki Vox, Meblomak, Gala czy Taranko. Także trendy sezonowe, produkty codziennego użytku i ponadczasowe. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie spersonalizowany moodboard. Działamy holistycznie od projektu po kompleksowe wyposażenie. Nasza kreatywność nie zna granic. Od stylu vintage, postindustrialnego, glamour, aż po kolonialny, orientalny czy prowansalski. Jesteśmy dla Was w dwupoziomowym salonie na powierzchni 1200 metrów. Gwarantujemy profesjonalne porady dekoratorskie, produkty wysokiej jakości oraz dogodny system płatności. W tych trudnych czasach pandemii prowadzimy sprzedaż zindywidualizowaną, dostosowaną do potrzeb każdego klienta. Zapraszamy do naszego salonu w Sieradzu przy ulicy Warszawskiej 11A. Zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonu 509 407 463 oraz 519 303 701. Nasze aranżacje i kolekcje mebli w Twoim wnętrzu. Zapraszamy! Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. To tyle w dzisiejszym programie. Nasze materiały są dostępne także na www.8tvr.pl. Zachęcamy do odwiedzenia nas także na Facebooku. Kolejny serwis informacyjny pokażemy Państwu w środę po godzinie 18:00. Do zobaczenia.